wizja, własne pomysły i cierpliwość. W tych słowach zawarta jest cała historia grupy Krukowiak. Historia zaczyna się w latach 70. ubiegłego wieku, gdzie w gospodarstwie w Redczu Krukowym powstają pierwsze, jeszcze proste, ale już sprawnie działające maszyny rolnicze. Ale jeszcze wtedy Janusz Borkowski, założyciel firmy, nie mógł wiedzieć, że to początek zawodowej przygody na całe życie. Po powrocie z wojska w roku 77 tata, nie mogąc kupić maszyn, rozpoczął produkcję maszyn na swoje potrzeby, a także na potrzeby okolicznych rolników. Na samym początku w sumie nie dysponował żadnym kapitałem, poza swoją pomysłowością, wiedzą. Rozpoczynał sam, natomiast na chwilę obecną pracuje w całej grupie ponad 300 osób. W ciągu pierwszych 10 lat działalności firmy na rynek trafiają maszyny uprawne, nowatorskie opryskiwacze przy produkcji, których zatrudnienie znalazło już kilkanaście osób. Cała jego historia zaczęła się od tego, że budował maszyny spersonalizowane. Od samego początku robiliśmy maszyny szyte na miarę, które wyróżniały się z lat 80. czymś innym na tle konkurencji. I to było naszą siłą przetargową do czasów obecnych. W latach 80. i na początku lat 90. był to klient tylko i wyłącznie polski. Natomiast od połowy lat 90. rozpoczęliśmy ekspansję na rynki Europy Zachodniej, na rynki Europy Wschodniej, a w chwili obecnej eksportujemy do 40 krajów, do obu Ameryk oraz do Australii. W kolejnych latach powstają pierwsze maszyny do warzyw. Zakład opuszczają także pierwsze przyczepiane opryskiwacze wyposażone w hydrauliczne belki rozkładane i rękawy do pomocniczego strumienia powietrza, które są w tym czasie zupełną nowością na polskim rynku. Końcówka ubiegłego wieku to gwałtowny wzrost zastosowania elektroniki. Dzięki współpracy z takimi firmami jak Komet, Arak, Polmak, maszyny z logo Krukowiak jako pierwsze w Polsce, wyjeżdżając z fabryki, wyposażone są w zaawansowane elektroniczne systemy sterowania. Firma wkracza coraz silniej na europejskie rynki, a w Polsce staje się niekwestionowanym liderem w produkcji opryskiwaczy. Dziś ten segment to dla grupy Krukowiak jedna z ważniejszych gałęzi produkcji. W polskich i zagranicznych gospodarstwach używane są od wielu lat. Nowe milenium to początek dużych zmian w strukturze firmy. Zakład zaczyna funkcjonować pod nazwą Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak, a produkcję opryskiwaczy przenosi do Brześcia Kujawskiego. Powstaje pierwszy polski opryskiwacz samobieżny Herkules. Jest to pierwsza w pełni autorska konstrukcja zbudowana od podstaw przez firmę Krukowiak. Kolejne lata to dla firmy okres dużych inwestycji. Pod dach nowego zakładu trafia także produkcja maszyn warzywniczych ze Strzelec Opolskich. A istniejąca linia produkcyjna przechodzi gruntowną modernizację. Z inicjatywy właściciela Janusza Borkowskiego w historycznych budynkach po zakładzie w Redczu Krukowym powstaje prywatne Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie do dziś można zobaczyć pierwsze maszyny produkowane prawie 40 lat temu. Rozwijając się i poszerzając horyzonty działania naszej firmy, staraliśmy się zawsze pamiętać o naszych podstawach, o tym, skąd pochodzimy i wracać do tej naszej ziemi kujawskiej. Wyrazem tego jest muzeum, które zostało na początku 2010 roku otwarte. Jest to muzeum poświęcone ziemi kujawskiej, naszej małej ojczyźnie i skierowane tutaj pod potrzeby naszej lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwo cały czas intensywnie modernizuje swoje produkty. Z linii produkcyjnej zjeżdża druga generacja opryskiwaczy samobieżnych Herkules. Czy nowa generacja opryskiwaczy ciąganych Goliat o pojemnościach nawet do 8000 litrów. Chlubą zakładu, i to na skalę europejską, jest najnowocześniejsza w Polsce stacja kontroli opryskiwaczy. Mogą z niej jednocześnie korzystać 3 opryskiwacze, z których największy może mieć belkę o szerokości nawet 36 metrów. Ustabilizowana pozycja na rynkach w Europie to także punkt wyjścia do globalnej sprzedaży. Takie myślenie legło u podstaw decyzji o największej inwestycji w historii przedsiębiorstwa. To gruntowna przebudowa starej i powstanie nowej hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej ponad 12 000 m2, czyli prawie 2 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W przestrzeni tej znalazły swoje miejsce m.in. nowoczesna linia do malowania proszkowego, magazyn stali, magazyn wysokiego składowania, biura konstrukcyjne i market rolniczy. W czerwcu 2016 roku w skład firmy dołącza POM Brodnica, uznany producent maszyn uprawowych. Powstaje grupa Krukowiak i tym samym powiększa się asortyment i możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. W chwili obecnej kończymy największą inwestycję w dziejach firmy, ale nie chcemy spocząć na laurach. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Na rok 2018 przygotowaliśmy całkiem nowy projekt, nowy produkt, który zaskoczy nie tylko rolników tutaj w kraju, ale też na świecie. Misją naszej firmy jest odpowiadanie na potrzeby rolnika, wysłuchiwanie rolników, ale także przede wszystkim rozwiązywanie jego problemów. Ponad 40 lat doświadczenia naszej firmy sprawia, że z optymizmem patrzymy w przyszłość Krukowiaka. Nowoczesne zaplecze technologiczne, zaufanie europejskich rolników i nowatorskie projekty czekające na realizację. To bezpieczny fundament pozwalający na stabilny rozwój firmy w kolejnych latach działalności.